Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bartosz Bańbor, jak czuje się wicemistrz Polski? Bardzo dobrze. Chyba najlepsze uczucie w moim życiu. Spodziewałeś się, przystępując do tych zawodów, że powalczysz o medal? Miałem takie założenie, ale szczerze się nie spodziewałem. To były, jak zwykle, blady marzenia. W rzeczywistości nie wiedziałem, że aż tak dobrze pójdzie, ale udało się. Co myślałeś przed startem tego dodatkowego biegu, kiedy czterech z was miało szansę, ale medale były do zrobienia tylko dwa? Po pierwsze, że już swoje zrobiłem i tak pokazałem się z lewej strony. Po drugie, pomyślałem, że po prostu teraz muszę ich rozwalić, nie ma innej opcji. Ten start wyszedł ci znakomicie. Tak, zrobiliśmy zmiany w motorze. Ja też się skupiłem na 110% i najlepszy start, jaki miałem dzisiaj. Czy to, że to był twój niejako domowy tor, że tu jeździsz na co dzień w barwach motoru Lubin, pomogło właśnie w tej rywalizacji w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach Polski? Pomogło na pewno. Znam tutaj ścieżki, wiem, jak się mniej więcej tor zachowuje, chociaż był trochę inny jak zawsze, ale to nie da się przewidzieć, żeby tor był zawsze taki sam. W lidze też bardzo dobre występy. To z pewnością daje motywację do dalszej pracy. Tak, daje mi to motywację. Sam sobie pokazałem, że potrafię i będę walczył, żeby jeszcze bardziej to pokazywać. Przed wami jeszcze rewanżowe spotkanie w półfinale Mistrzostw Polski. Spora zaliczka, ale na pewno tutaj będzie w Lublinie też trzeba powalczyć i zresztą z Częstochowy masz miłe wspomnienia. Tak, no dopiero następny weekend będziemy jechać. Ja się teraz muszę skupić przed jutrem do MPJ-ty, ale na pewno będziemy jechać tak jak zawsze na 100%. Bartosz, ja też chciałem zapytać, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy, pytałem się, na jakich silnikach głównie startujesz, kto jest twoim tunerem? Mówiłeś, że jeszcze no, eksperymentujesz, nie masz takiego jednego tunera, że tutaj ujeździ się między innymi na silnikach pana tutaj Matuszewskiego, prawda? I chciałem zapytać, jak to dzisiaj wyglądało? Może zdradzić, na czyich silnikach dzisiaj wystartowałeś i zdobyłeś ten medal? Ja dalej tak naprawdę nie mam silników od jednego tunera, bo nie ma co się też zamykać na jednego, bo nie wiadomo, który akurat znajdzie coś lepszego. Dzisiaj akurat jechałem na silnikach Flamingo Graversena, silniku jednym. No. Rozumiem. I że tak powiem, w lidze też będziesz już tak stawiał jednak na Flaminga, czy dalej będziecie testować tutaj z teamem? Zobaczymy, bo to nie jest taki najlepszy silnik, bo inne też mam dobre. Nawet mogę powiedzieć porównywalnie, dzisiaj pada decyzja na ten silnik, bo wydawało się, że tor akurat jest taki, który powinien mu sprzyjać, więc wzięliśmy Fleminga, ale zobaczymy, co będzie. Rozumiem, chciałem też zapytać o ten, było to rundę honorową, bieg po zdobyciu tego medalu. To gdzieś było takie totalnie spontanicznie, że stałeś na torze i kurde, zrobię to, pozdrowię kibiców, czy gdzieś tak miałeś jakieś takie marzenie, że jak dzisiaj zrobię wynik, to zrobię taką akcję, bo na przykład Anders Thompson mówił, że jak wygra swoje pierwsze Grand Prix w życiu, to przejedzie motocyklem w samej bieliźnie. To u ciebie też było coś takiego, czy spontan? Nie miałem takiego planu, miałem na motorze objechać, ale już mi motor zabrali, więc stwierdziłem, że biegnę i pobiegłem. Dobra, rozumiem. Dzięki wielkie, gratulacje. Złapałeś Piotr Żagle, kolejny super występ, kolejne wygrane biegi. Powiedz, co czujesz przede wszystkim? No ja czuję... No, niesamowite szczęście. Pierwszy raz wygrywam właśnie coś, jestem mistrzem Polski. Wykorzystałem swoją ostatnią szansę, jestem z tego niezmiernie zadowolony. Wiadomo, jechałem tutaj w takim celu. No i cieszę, że on się właśnie spełnił, bo na pewno nie przyjechałem tu przegrywać i cieszę się z tego osiągnięcia. Też pokazałeś chyba znowu odporność psychiczną, bo twój bodajże trzeci, czwarty start, przyjechałeś trzeci, jednak szybkie korekty, brak jakiejś takiej paniki w twoich poczynaniach i udało się to złoto zobaczyć. No dokładnie, na czwarty bieg właśnie miałem bardzo długą przerwę. Zrobiłem korektę, która była no, nie do końca trafiona, może jakbym wyjechał ze startu i może bym jakbym miał czas się rozpędzać i bujać po tym torze, to może by było inaczej, jednak na starcie zostałem, było mi bardzo ciężko, dowiozłem jeden punkt, później znowu zmiana i udało się ten ostatni bieg wygrać, wiedziałem, że go muszę wygrać, wygrałem i się zaraz cieszę. Rozumiem, ten tor dzisiaj w Lubinie bardzo się różni od tego, co jest tutaj w lidze? Ja powiem szczerze, że myślę, że już na takim torze jechałem, bo tak jak w tym przypadku mieliśmy problemy z prognozą pogody, ta plandeka leżała,
było widać już na początku te miejsca, gdzie, gdzie przeciekała plandeka. Tor był takie paski przed meczem. Już na takim torze jechałem tu na lidze w rundzie zasadniczej. No i, ale ja myślę, że od ligowego się różnił, bo gdy prognozy są dobre, to myślę, że tutaj gospodarze robią coś innego. A startowałeś na sprzęcie, którym głównie startujesz w lidze, czy jednak gdzieś dokonałeś może jakichś zakupów, czy wyciągnąłeś taki silnik, którego zazwyczaj nie używasz? Właśnie tutaj też miałem straszną historię dzisiaj, bo nastawiałem się na całkowicie inny motocykl, a on się już mi popsuł w pierwszym biegu. I myślałem, że nie dojadę, już miałem zjeżdżać. Defekt wziąłem tak naprawdę trzeci motocykl z parku Fermeu, który się okazał super i na nim jechałem do końca, więc kompletnie miałem inne plany sprzętowe, a wypaliły inne plany sprzętowe i cieszę się, że to się udało. I to chyba zwycięstwo dzisiaj pozwoli Ci lepiej tak wejść nawet w przyszły sezon, bo tak jak powiedziałeś, kończysz wiek juniora, będziesz jeździł już teraz jako zawodnik, powiedzmy na U23, U24, jakiś nowy rozdział w Twojej karierze, to chyba fajnie dostać takiego, że tak powiem, pozytywnego kopa przed takimi ważnymi rzeczami w karierze. Tak, no ogólnie ja zawsze za juniora do dzisiaj gdzieś tam miałem zawsze pecha w jakichś ważnych zawodach, bo albo coś się przydarzyło, albo jakieś wykluczenie, albo coś i mi nigdy nie dawało tej satysfakcji. W tamtym roku też byłem czwarty. No dzisiaj w tym sezonie udało się srebrny kask dowieźć do domu, dzisiaj te Mistrzostwa Polski, więc ja się cieszę, bo fajnie kończę ten bieg juniora, a wiadomo, jeszcze został inny cel w mojej głowie, to SGP2, więc będę teraz się starał, żeby tam też powalczyć w czołówce. I dzisiaj wystartowałeś w silnikach jakiego tunera, możesz dodać? No ja od tamtego sezonu używam, to bardziej źle brzmi. Ja od tamtego sezonu dostałem się po wielu próbach do pana Ryszarda Kowalskiego, gdzie od tamtego sezonu mi przygotowuje sprzęt i jestem z niego niezmiernie zadowolony, bo naprawdę mam sprzęt z najwyższej półki i też oczywiście mu dziękuję za tak dobry sprzęt. I też macie teraz półfinał z Truniem, który no, z taką nieprzewidywalną drużyną. Jak ocenisz, jak podejdziesz do tego rewanżowego spotkania? No na pewno ze spokojną głową, bo widać było, jak w Toruniu mieliśmy problemy. Wywieźliśmy stamtąd remis i teraz na pewno się szykujemy ostro na rewanż, ale wiadomo, ze spokojną głową, żeby nie popełniać fałszywych ruchów, więc będziemy walczyć o to, żeby się znaleźć w finale. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki.